Witajcie kochane światusy, dzisiaj będziemy mieli możliwość przeprowadzić rozmowę z Szymonem. Z Szymonem, który jest byłym świadkiem Jehowy. Jest też YouTuberem. Tak, jest też YouTuberem. Szymon prowadzi kanał na YouTubie. Szymon mówi, na którym porusza tematykę no, trochę tak kontrowersyjną jak nasza, ale również. Czyli nagrywa o świadkach Jehowy filmy, ale również porusza takie trudne tematy, na które. Które wiele osób nawet nie jest w stanie gotowych rozmawiać. Szymon jest gejem i otwarcie mówi o swojej orientacji. Tak poprawnie to mówię w tym momencie, tak? tak. E, tutaj ja Wam wyświetlę również kanał Szymona. On zaraz się też zaprezentuje, bo on to zrobi najlepiej. Ale możecie również zajrzeć i zasubskrybować. Na pewno będzie mu miło, prawda? Na pewno. Więc witaj Szymonie. Ja Witajcie już... również. Bardzo się cieszymy, że ta rozmowa wreszcie się odbyła, bo w sumie zaczęliśmy się na nią umawiać już kilka miesięcy temu, ale nareszcie do niej doszło. Do niej doszło, więc Ech, jak to się stało, Szymonie, że ty u nas się znalazłeś na tym kanale? Ale nie mam na myśli tych technicznych, że ty wysłałem maila tymi i się dogadaliśmy, <gadanie> tylko dlaczego, dlaczego ta historia, twoja, twoja życiowa, um, o tym troszeczkę opowiedz, no nie? Bo jesteś byłem świadkiem mhm. Jehowy. No i coś sprawiło, że zdecydowałeś się odejść i o tym będziemy chcieli z tobą porozmawiać, ale powiedz parę słów o sobie, a później będziemy stopniowo po prostu to omawiać. Tak, tak jak już wspomnieliście, ja mam na imię Szymon, prowadzę kanał na YouTube Szymon Mówi, na którym staram się trochę łączyć właśnie tematykę Świadków Jehowy, też właśnie temat tego, kim jestem, tego, że jestem właśnie gejem i też jak próbuję pogodzić się no, w takiej dosyć nietypowej sytuacji. Właśnie jako były świadek Jehowy i gej, jak to właśnie wszystko próbuję pogodzić i z tym po prostu sobie żyć. <grych> no na początku właśnie jak nagrywałem, zaczynałem właśnie temat... Typowo właśnie homoseksualizmu, że bycie gejem jest okej, okay, że warto właśnie być tolerancyjnym wobec osób homoseksualnych. A potem, jak już szedł temat świadków, no to już wiadomo, wyświetlenia się podbiły w górę. Wiecie dobrze, jak to jest. To jest dosyć temat ciekawy dla ludzi. No i głównie na tym ostatnio się skupiam, no bo po prostu ludzie chcą o tym słuchać. Powiedziałeś, że sobie tak. Łączysz te dwa tematy, więc jakby zaraz do tego też dojdziemy, e, twojej historii, jak to się stało, bo to nas też osobiście bardzo ciekawi. No Nie jak, jak ty się czułeś, w zbożu i tak dalej. Natomiast jak to się stało, że ty w ogóle zostałeś tym świadkiem? Zacznijmy może tak od początku. Jak to urodziłeś się w rodzinie, gdzie rodzice byli świadkami? Tak, urodziłem się w rodzinie. Moja mama była świadkiem Jechowy, więc no siłą rzeczy. Wiecie dobrze, jak to jest, że nie ma innej drogi. Jeżeli no tak. któryś z rodziców jest świadkiem, to już normalne jest, że wychowuje swoje dzieci jako przyszłych świadków. Więc dla mnie, jakby też no, nie było innej możliwości, żeby po prostu być kimkolwiek innym. Więc jakby od zawsze zakładałem, że świadkiem będę. Natomiast mój tata był świadkiem Jechowy, ale jakby to powiedzieć był letni znaczy mhm. czasami był bardziej gorliwszy, czasami odchodził tam też wchodziły takie problemy osobiste z alkoholem i, i wiadomo jak to jest i że jeżeli ktoś ma problemy z alkoholem to się mu nie pomaga mhm. w społeczności Świadków Jehowy tylko po prostu wyrzuca wrzuca. Mhm. I, i, i to jest ta cała pomoc i teraz się martw więc jakby to też zawsze gdzieś mnie godziło w serce że gdzie ta miłość, nie? że rzeczywiście tak ludzi się traktuje, uzależnionych. Zresztą nagrałem na ten temat też filmik na temat właśnie uzależnień u świadków Jehowy, jak oni to traktują. Trochę tam wylewam z siebie ten żal. Ale wracając właśnie do dzieciństwa, była ze mną studiowana Biblia, tak jak zresztą z wami. Mama prowadziła to studium i. W końcu w wieku około 16 lat postanowiłem po prostu wziąć chrzest, bo innej drogi dla siebie nie widziałem. Chociaż były pewne opory. Bałem się tego, że na przykład mógłbym zgrzeszyć, że mógłbym właśnie zostać wykluczony. Ale ostatecznie po prostu no, stwierdziłem, dobra i tak nie ma dla mnie innej przyszłości, więc Ar idę w to. Armagedon zaraz, nie? No właśnie, dokładnie. Ten strach był. Chciałam się zapytać, ty wtedy, jak brałeś chrzest, to już wiedziałeś, kim jesteś? Chodzi mi o to, że jesteś gejem. Czy jakby to podejrzewałeś? Ech, to jest ciężki temat. Aha, dobra, to możemy ominąć. Nie, 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 muszę po, po prostu, prostu zebrać myśli. <laughs> tak, muszę zebrać no. myśli. O więc już biorąc chrzest, miałem pewne podejrzenia co do tego, kim jestem te podejrzenia były bardzo we mnie gnębione. Sam po prostu gdzieś tam zakopywałem to głęboko ten temat. Bo po prostu byłem poddany tej retoryce tego o czym mówią świadkowie jehowy. W ogóle nie wiem czy słuchacze zdają sobie sprawę, że dla świadków jehowy homoseksualizm to nie jest orientacja, Aha. tylko skłonność. Nie mówi się nawet o tym jako orientacji, tylko jako o skłonności, tak samo jak są nawet, właśnie przyrównano to do skłonności do gniewu, i że tak samo jak ktoś ma częstsze skłonności do gniewu, tak samo właśnie osoba, która ma takie inklinacje, po prostu czuje pociąg do osoby tej samej płci. Więc sama taka retoryka sprawiła, że ja właśnie tak o sobie myślałem, że to jest po prostu. Ten cierń w ciele we mnie, że ja muszę z tym walczyć, że na pewno, jeżeli będę się modlić, jeżeli będę studiować, umysł swój tymi dobrymi rzeczami będę napełniał, no to na pewno jakoś to się ułoży i uda mi się z tym po prostu zawalczyć i to pokonać. No ale niestety tak się nie stało, bo cały czas to we mnie było. Nawet w pewnym okresie życia walczyłem w ten sposób, że po prostu byłem w związku z dziewczyną. A czyli standardowe I... lekarstwo organizacji. Tak, tak. No zresztą w tych wszystkich wywiadach pod tytułem byłem osobą homoseksualną i się wyleczyłem, to właśnie to się wręcz zaleca, nie? Że, że kiedyś przedstawia się osoby, że ktoś prowadził taki styl życia, że aktywnym homoseksualistą był i Nagle poznał prawdę, tak? czyli został świadkiem Jehowy i nagle się wyleczył. Od czasu do czasu ma jeszcze takie myśli, ale teraz ma żonę tak? i wszystko gra. No Ale to tak nie działa, bo no, też nie, nie tylko świadkowie Jehowy y, ukrywają swoją tożsamość. Tak? I Na przykład w Polsce y, za czasów PRL-u też się zdarzało, że po prostu były związki geja z... Po prostu z kobietą, taki klimat społeczny, i też się ukrywali, i też nie mogli być do końca sobą, być szczęśliwi. Więc no, na pewno to otoczenie całe sprawia, że po prostu człowiek tak myśli że nie myśli o tym jako o czymś normalnym, jako normalnej orientacji tylko po prostu jako o czymś złym, o czymś grzesznym że trzeba to piętnować po prostu. Mhm. Bo to wspomniałeś o tych wywiadach, przykładach takich, że ktoś, ktoś nawrócił się, tak to nazwijmy oczywiście, bo mnie tak zawsze zastanawiało, czy wyobrażasz sobie taki scenariusz, w którym ty mówisz właśnie swo, swojemu zborowi, że słuchajcie, ja jestem gejem, ale to są właśnie te moje grzeszne skłonności, tak w ich rozumieniu, i potem na przykład masz wystąpienie na, nie wiem zgromadzenie jakieś jest i Cię biorą do wywiadu i mówisz tak, muszę z tym walczyć, ale Jehowa mnie wspiera. Wyobrażasz sobie? Bo świadkowie często mówią, przynajmniej my na głoszeniu mówiliśmy, że e, my jakby tolerujemy, znaczy szanujemy te osoby, nie tolerujemy ich czynów. Więc w teorii Ty powinieneś, mając taką skłonność, dostać wsparcie od zboru, żeby Ci, ci pomogli w tym, żeby... A wydaje mi się, że raczej się tak nie, przyzna, znaczy nie przyznaje się, nie wiem jak to powiedzieć. Że trudno by było czuć się dobrze w zborze, mówiąc o tym. Ale to tylko moje wrażenia. Tak, ja nawet mam takie doświadczenia, bo tak naprawdę właśnie może nie wiecie, ale trzy miesiące przed moim oficjalnym odejściem założyłem kanał na YouTube. Właśnie. To był jakby prototyp tego, co jest teraz. Był on koszmarny, jeszcze bardziej koszmarny niż to, co jest teraz, jeszcze gorszą kamerką, ale właśnie tam mówiłem o tym, że bycie gejem jest ok, bo jakby to był proces. Ja do tego dochodziłem. To nie było tak, że ja nagle stwierdziłem: OK, jestem gejem, odchodzę. Już jeszcze będąc w organizacji, po prostu zacząłem to akceptować. I była taka sytuacja, że ja zrobiłem taki oficjalny coming out, czyli tak zwane wyjście z szafy, że wszystkim o tym powiedziałem. Zamieszczałem filmiki w internecie, gdzie mówiłem, jestem gejem, jestem w porządku, bo po prostu tego potrzebowałem, bo to tak jest. Jeżeli to jest tak długo tłumione w tobie, to ty potrzebujesz o tym mówić. To jest też forma takiej terapii. I ten filmik po iluś tygodniach niestety dotarł do niektórych osób ze zboru. Nie wiem jak to się stało. Ale to zazwyczaj tak się dzieje, i e, miałem poważną rozmowę ze starszymi. E, starsi kazali mi usunąć ten kanał. E, zrobiłem to, bo byłem wtedy jeszcze na takim etapie, że byłem. Jeszcze trochę w to wierzyłem, jeszcze jakby chciałem dać szansę organizacji. I to, co się działo po tym kanale, jak ta wieść o tym, że jestem gejem, się rozeszła, to... to było straszne, powiem szczerze, bo tak naprawdę odwrócili się wszyscy ode mnie. A byłeś cały czas świadkiem, w tym byłem momencie. Byłem jeszcze cały no. czas świadkiem, tak. Bo jakby ten kanał, bracie stwierdzili, okej, okay, popełniłeś jakiś błąd, tak, że nagrywałeś to, e, chociaż nie mówiłem tam wcale nic takiego, mówiłem tylko, że bycie gejem jest okej okay i ja jakby chciałem to pogodzić. Chciałem, e, z jednej strony chciałem akceptować siebie i mówić, okej, okay, jestem gejem i mogę z tym żyć, ale jakby miałem tą świadomość, że będąc świadkiem, to nigdy nie będę mógł założyć rodziny, czy nam związku i, i, i tak dalej. I po prostu chciałem być cały czas świadkiem, ale po prostu reakcja zboru mnie zszokowała, bo wcale nie doszło tutaj do jakiejś wielkiej akceptacji i głaskania po główce. Wręcz przeciwnie, ludzie naprawdę się odwrócili. Ja się czułem jakbym był przedwcześnie wykluczony naprawdę nikt ze mną nie był w stanie rozmawiać. Wszyscy gdzieś tam spuszczali wzrok na zebraniu, kiedy mnie mijali gdzieś tam i naprawdę właśnie czułem już ten ostracyzm wtedy, bo już pokazałem, że jestem trochę inny, tak, że chcę troszeczkę inaczej postępować niż jest to napisane w czasopismach. No i wtedy jest to odcięcie, nie? Mm. No, no, no właśnie to jest to, co, co mnie, co mnie głębiło i w sumie się potwierdza, że oni mogą na głoszeniu innym mówić, że my, my wszystkich szanujemy, wszystkich kochamy, tylko nie tolerujemy czynów, ale w sumie nawet jak, jak ty jakby nie chciałeś żadnych czynów popełniać w ich rozumieniu, to jednak nie dostałeś tego wsparcia, a, a mogłeś tak ładnie występować na sali zgromadzeń, nie? Myślę, że nawet takich wywiadów nie ma. Nikt no, no nie, nie przygotowuje. No, czyli to pokazuje, że eh, no można trochę to nazwać hipokryzją, bo w sumie ja też wiele razy tak na głoszeniu albo z innymi osobami rozmawiając, mówiłem: eh, Ja nie mam nic przeciwko gejom, lesbijkom. My po prostu jako świadkowie Jehowy nie tolerujemy tych czynów, i te osoby muszą mm -hmm. te skłonności zwalczać. I tak, Taki i tak, wyświechtany frazes, tak? Nie? Ja do końca wtedy a, też tak. nie rozumiałem, co to znaczy, a w ogóle teraz mi się przypomina, jak o tym mówię. Bo to nie tylko świadkowie jechowe coś takiego mówią, ale też można się spotkać z tym w wielu innych miejscach. Bardzo fajnie o tym mówił w jednym z niedawnych odcinków Everyday Hero. Ja tutaj wrzucę na, na karcie, po prostu bardzo fajnie pokazał, wyjaśnił, czym to jest dla takiej osoby. To jest, że my musimy, że my narzucamy w pewnym sensie Komuś, kim tak naprawdę ma być, i oczekujemy, że on się wyrzeknie swoich uczuć i swojej tożsamości, bo nie, no on niech sobie będzie gejem, tylko niech tak nie robi. Okropne, no nie? Dzisiaj w ten sposób na to patrzymy i nawet trochę się wstydzę takiego wcześniejszego sposobu myślenia, przy czym, no, jakby już trochę też to przepracowaliśmy, no nie? Mhm. Tak jest z wieloma rzeczami. Z chociażby, jeśli chodzi o tolerancję wobec innych religii, to też jest przepaść po prostu, jak nie wiem, czy wy też, ale jak ja się zapatruję na inne religie, a, a wtedy, jak byłem świadkiem. O, tak, tak. Teraz, teraz to tak faktycznie jest taki nie wiem, akceptacja, a, a tak to się niby mówiło, że tak, niech sobie robią, co chcą, ale tak naprawdę zginął w Tak, dokładnie. Czasami jak się było na głoszeniu i ktoś tak źle potraktował i po tym trzaśnięciu drzwi też się mówiło tak w duchu, ty babu zginiesz Wiesz co, Jak w duchu, to jeszcze OK, ale niektórzy zwłaszcza s, s, starsi wiek, wiekiem to potrafili jeszcze y, py, pył z, 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 ze stóp. I tak tutaj coś tam już, już dali. Głosiliśmy na świadectwo i chowaj osądzi, tak głośno potrafili powiedzieć. No. nie? No dobra, ale bo zostałeś tym świadkiem. Czyli jest, 16 lat miałeś, to były tak. lata y, mniej więcej. 2010 rok dokładnie, Aha. dosłownie w dzień katastrofy smoleńskiej, więc ciekawa chrzest? data. 10 kwietnia, no to było no. zabawne. No, nigdy nie zapomnisz tej daty. Nie, nigdy. A wiesz, to tak troszkę pasuje, bo często u świadków się tak powtarzało na zebraniach, jakichś przemówieniach, że ten, że chrzest to jest najważniejszy dzień w twoim życiu, czy pamiętasz kiedy zostajesz ochrzczony, no i ja pamiętam tę datę, no nie, u siebie, no. Więc tak, ja też, ja do, do dzisiaj i, i się robiło rocznice, się robiło studium się analizowało, co się robiło dobrego przez ten rok, jaki postęp się zrobiło. Bo tak, to tak bo nie bardzo, robiliśmy. Tak nie robiliśmy. No, ja, tak, no. Ja byłem to... bardzo gorliwy, zresztą ja byłem pionierem przez długi czas i sługą pomocniczym, więc no, byłem w tym bardzo, bardzo zaangażowany w to wszystko. No mhm. ale w pewnym momencie coś zaczęło pękać, nie? I jak, jak tak. to się stało? Generalnie był taki moment w moim życiu, że nagle wszystko przestało mnie cieszyć i weszła po prostu depresja i musiałem się zacząć leczyć. Też zacząłem chodzić na terapię, co jest oczywiście no, niezbyt pochwalane przez świadków. Znaczy, ja uważałem, że ta depresja pojawiła się przez pracę, bo ja zacząłem taką pracę, w której sobie nie radziłem i którą musiałem po krótkim czasie rzucić, ale jednak no, po pewnym czasie okazało się, co jest prawdziwą przyczyną tego wszystkiego, e, mianowicie po prostu brak akceptacji samego siebie. Bo jak można normalnie funkcjonować, być szczęśliwy i jakoś po prostu być aktywnym, jeżeli cały czas się wierzy, że jakaś część mnie. Jest po prostu zła, i, i może nawet doprowadzić do tego, że zginę. Tak, że nigdy nie miałem tej pewności, czy Jehowa rzeczywiście mnie kocha, czy ja właśnie nie zginę w tym Armagedonie. I nawet też chodziło o to, że od tylu lat starałem się te skłonności w sobie. Gdzieś tam zakopać, żeby ich nie było, a one cały czas były, i to nie było tak, że był jakikolwiek proces, jakiś postęp, że udawało mi się jakoś to zwalczać. Cały czas czułem gdzieś to głęboko w sobie, że no, miałem różnicę. Tak? Widziałem na przykład, jak przejdzie ulicą koło mnie dziewczyna, jaka jest reakcja, a jaka jest, kiedy przejdzie jakiś chłopak, tak i, i ja głęboko we wnętrzu wiedziałem. Co tak naprawdę ze mną jest, ale gdzieś to właśnie się tłumiło. A wiadomo jak to jest, jeżeli coś się tłumi, to w końcu to wypłynie jak szambo z wielką mocą. I rzeczywiście miałem takie załamanie psychiczne. I też właśnie terapia pozwoliła mi zrozumieć, co jest tak naprawdę na rzeczy. Że to nie chodzi tylko o to, że po prostu miałem ciężko ostatnio w pracy, że to nie ta praca sprawiła, że ja miałem to załamanie, tylko to, że nie akceptuję siebie. I po prostu zacząłem myśleć. To nie było tak, że ja zacząłem jakoś badać dowody na to, że świadkowie Jehowy są jakąś grupą destrukcyjną, czy że kłamią, bo wiele osób tak właśnie się wybudzało. Ale u mnie to bardziej przebiegało tak emocjonalnie, na poziomie emocji, że ja wiedziałem, że jeżeli. Tak dalej będzie. Jeżeli nadal będę tak siebie nienawidzić w środku, to po prostu to się źle skończy, że ja po prostu odbiorę sobie życzy, życie. No już było blisko, już naprawdę zaczynały się pojawiać takie myśli, i po prostu wiedziałem, że ja dla swojego dobra muszę no po prostu coś zmienić i albo zaakceptuję siebie takim, jakim jestem. No albo po prostu to doprowadzi do nieszczęścia. No i postanowiłem się zaakceptować po prostu stosując taką metodę, że po prostu Bóg będzie mnie akceptować takim jakim jestem, jeżeli po prostu nie będę robić tak tych wszystkich rzeczy, czyli po prostu nie będę aktywnie, tym aktywnym gejem, wiadomo co to znaczy. Nie będę tych czynów robić. No ale jak widać zbór, no, inaczej to potraktował. I Aha. Czyli tak, żebym sobie to miejscowi w czasie, w tym momencie, jak ta terapia zaczęła przynosić skutki, zaczęła zmieniać mhm. sposób myślenia, to, to wtedy postanowiłeś ten wtedy kanał tej... założyć. Tak, tak. Aha. Dobra. Dokładnie. I wtedy, właśnie jak wieść o tym kanale doszła do starszych, miałem rozmowę ze starszymi, i też co mnie właśnie wtedy tak wkurzyło, to nie to żeby oni się zastanowili jak ja się czuję co mnie doprowadziło do takiego stanu. Tylko pierwsze pytanie było no Szymonie musisz nam powiedzieć czy ty nie masz partnera. Uchodziło im tylko o to żeby czy trzeba komitet powoływać czy nie. Czyli taka formalność. No musimy teraz tutaj sprawdzić czy nie było grzechu. W ogóle nie miałem nie czułem się jak człowiek w tym momencie, tylko po prostu jak sprawa do załatwienia, do odhaczenia, jak, jakaś na liście. I jeszcze przed samą rozmową poproszono mnie, żeby wszystkie urządzenia odłożyć, no bo oczywiście mógłbym nagrywać, nie? Bo tyle jest nagrań na YouTubie z takich spotkań. A ty że... już YouTuba miałeś, nie? No. Tak, no, no to na pewno mógłbym to zrobić. No, ja nie mogę. I, no, jestem no, w szoku. I tak, to było, to było straszne, i dało mi do myślenia, że ta reakcja nie wcale, że ja gdzieś tam zacząłem czytać yy, yy, książki, jakieś odstępcze czy materiały, tylko sama reakcja świadków na, na, na to moje yy, wyjście z szafy sprawiła, że ja zacząłem sobie myśleć, czy to rzeczywiście jest ta grupa, w której jest ta miłość, tak, tak jak być powinno, tak jak na tej strażnicy, na tych zebraniach się mówi. No i. Wtedy to już y, poszło, już, już się nie przejmowałem po tej rozmowie, już zacząłem szukać w internecie, już trochę więcej sobie pozwalałem na stronach odstępczych, no i te wszystkie inne rzeczy do mnie dochodziły, jak y, molestowanie tak z Australii, ta komisja australijska, te wszystkie y, światła migające, więc to już była jak lawina, ale cały czas mówiłem sobie... Dam im szansę. Od tego momentu właśnie, kiedy była to rozmowa, powiedziałem sobie, trzy miesiące niech po prostu pokażą, czy rzeczywiście są godni tego, żebym ja tam został. I no nie okazali się godni <grytania> jednak. E, wiesz co, tak jeszcze jedną rzecz chciałem, e, bo tych rozmów ze starszymi to było kilka, czy to była jedna rozmowa? Ta pierwsza, na której oni przyszli i ciebie pytali, czy masz partnera, i to, to była ta pierwsza rozmowa, kiedy wyszło, wyszło, że masz ten kanał? Pierwsza i ostatnia Aha. na ten temat. Okay. Wcześniej były tam e, inne rzeczy, e, bo ja trochę wcześniej przestałem być pionierem. Zostałem zdjęty i z pionierowania, i z e, bycia sługą. Tam wyszły takie rzeczy, że ja na przykład sobie pojechałem na wakacje z grupą znajomych, ze, 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 ze świadkami, Uff, że poszedłem a ze, świadkami. Tak. ze świadkami. Nie, nie, ze świadkami, tak. Że pojechaliśmy sobie na wakacje i że tak naprawdę no, rozbiliśmy namioty, i tam mogły się dziać różne rzeczy, nie? Nieważne, że wszyscy byliśmy dorośli, tak, ale i, i że tak naprawdę na ośrodkach mogłoby. Takie, takie same rzeczy mogłyby się dziać, bo to jest taka sama sytuacja, ale nie, bo my akurat pojechaliśmy sobie na wakacje, tak, nie nagłoszenie i to było takie niezgłoszone do starszych, więc to już im się nie podobało. Druga sprawa, że poszedłem na, na studniówkę. Z tą dziewczyną, Aha. o której mówiłem wcześniej. I tam jeszcze kilka innych rzeczy. To się skumulowało i że stwierdzili, no, że sytuacja stała się głośna, że, że cały zbór się o tym dowiedział, i że ja nie, nie jestem przykładnym głosicielem, więc no niestety Aha. muszą mnie zdjąć ze sługi i, i z pioniera. Aha. Ja. Nagrzeszyłeś na studniówką, no wiesz co? Tak, dokładnie. <gry> nie no. to, ja to chodziło o moje, o moje zachowanie, że nie wiem, czy pod rozpasanie to można było e, podpiąć. Nie, że... Nie jest coś, coś takiego, nie? Yes, no. Ale to, to, to bardziej nawiedzonych starszych jest, bo, że, że niż my bo ja sobie właśnie pomyślałam, że my mieliśmy taki zwyczaj jeździć y, na wakacje w parę małżeństw na przykład, nie? I jakoś nikt nam nie zarzucił, że tam dochodzi do jakichś... No mogło się dziać. No, mogło jednym... się dziać, mogło się dziać. W jednym mieszkaniu wszyscy y, mieszkaliśmy, każdy co prawda miał swój pokój, ale no wiesz, dużo wina było, bardzo dużo. <laughs> Kupowaliśmy pięciolitrowych butelkach to wino. Mm. To no. wszystko mogło się wydarzyć, no. ale, byli ale, tam, ale tam byli starsi, to wiesz. <grym> <grym> a, wy, a to najgorzej jak są takie, czy znaczy ja to tak zawsze myślę sobie, że najgorzej mają te dzieciaki takie jeszcze nieopierzone i, 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 i do nich się najłatwiej dowalić, mam wrażenie w zborze. To to zwłaszcza, zwłaszcza starsi tak lubią kontrolować. Tak, z tym, że jeszcze te osoby, które ze mną były, to były córki starszego i im się nic nie stało. A ja, no wiadomo. Więc to ja, bo ja powinien być tym przykładem, tak? Jako ten pionier i, i dlatego mnie zdjęli, nie? Ej, nie no, ale jak ukażesz córkę starszego, co to, to zabronisz jej to, toaletę sprzątać? No tak, no nie, no nie z czego ściągać, tak? Nie ma przywileju. A mnie wiesz, co jeszcze jedna taka rzecz ciekawi. Jak już wypłynęła ta sprawa, że ty masz ten kanał i mówisz o tym, że gej jest OK, to i powiedziałeś, że ten zbór ostracyzm stosował, ale z jakimi na przykład reakcjami się spotkałeś? Takimi, które bolały, no nie? E, no, na przykład z takimi, że jak wcześniej jednak ktoś tam do mnie podchodził na zebraniu, to teraz tego nie było. I, i widziałem po prostu. Ja na początku normalnie sobie podchodziłem do ludzi, ale widziałem takie. Zażenowanie trochę na ich twarzach, że za bardzo to oni nie chcą utrzymywać ze mną kontaktu i nie wiedzieli za bardzo, jak się do mnie zwrócić. To może nie chodziło o to, że oni jakoś mnie osobiście nie tolerowali, ale pewnie bali się tego tematu, bali się, że może wypłynąć i to chyba o to chodziło. Bo wiesz co, ja na przykład znam takie, no znamy przykłady osób, które nadal są świadkami i na przykład potrafią się inni bracia w zboże dosłownie odwrócić, jak je widzą w sklepie. To nie są osoby wykluczone, one nadal są świadkami. Stoją naprzeciwko siebie, nie wiem, w Biedronce przy stoisku z warzywami, więc tam są w odległości dwóch metrów od siebie. No i ta osoba na przykład coś zaczyna mówić, a ta druga po prostu ostentacyjnie odwraca się i idzie w drugą stronę. Albo idą naprzeciwko siebie, to tamta zawraca, no nie do takiego stopnia, ta osoba i ta druga też, no, nie są, one nadal są świadkami formalnie. Więc jakby ten ostracyzm, czyli takie zrywanie kontaktów, w ogóle jeszcze takie manifestowanie tego, ej, ja nie chcę z tobą mieć żadnych, żadnych kontaktów, no zaczyna się znacznie wcześniej niż tak niż w momencie jak pada ten komunikat, no, nie? Tak, ja się czułem w sumie sam wyrzucony, tak trochę. Nawet bardzo trochę. No, I też, y, nawet, żeby się umówić do służby, to niektóre osoby się wymigiwały, bo ja cały czas byłem aktywny potem. Ja cały czas 10-15 godzin w służbie, czyli wzorowo. No całkiem prawie, nieźle, że... no. Y, cały czas po prostu chciałem dać tej organizacji szansę, bo cały czas troszeczkę wierzyłem w to, że jest to jakoś możliwe, że można to pogodzić i tą akceptację siebie i bycie świadkiem. No, jak widać, nie da się. Jeszcze o jednej sytuacji muszę Wam powiedzieć: że po tym jak odszedłem, jeszcze jedna osoba właśnie odeszła. Jeden chłopak, który też, jak się okazało, był gejem. <laughs> Więc to nie jest. Tak, z mojego zboru, Aha. więc to wcale nie jest taki marginalny temat, no jeżeli spojrzymy gdzieś tam, że to jest gdzieś 5% populacji no to siłą rzeczy na pewno też w zborze są takie osoby i to całkiem sporo jeżeli tam no. spojrzymy na skalę Polski czy świata. No jeżeli w Polsce powiedzmy masz dla uproszczenia 100 tysięcy świadków chyba jest 1000 zborów w Polsce, to jeżeli mamy 5% no to to jest kilka tysięcy osób, to tak, średnio tak. kilka osób na zbór I, i tak masz rację, bo my dostajemy wiadomości od aktywnych świadków, e, którzy do nas piszą e, mhm. w taki sposób. To się niedługo też ukaże, bo te osoby proszą nas, żebyśmy na przykład udostępnili te materiały, ich myśli, ich uczucia sami nie mogą wystąpić, oni nadal wierzą, wierzą wiechowe, czyli są na takim etapie, że wiesz, mhm. jeszcze ta organizacja gdzieś tam jest. Ale ten wewnętrzny konflikt po prostu człowieka to rozwala. od środka tak, rozwala. tak to rozwala. I wiedzą, że jest mnóstwo takich osób, które mają podobne odczucia. Wiedzą, co czułem i chcą, żeby w jakiś sposób pomóc tym osobom. Że mhm. to nie jest to nie jest coś złego, że on ma takie wewnętrzne odczucia, że ma inną orientację, że to jest ok, I że nie musi zwalczać tego, no nie. Mhm. I to. A szczególnie tak jak wiesz, dzisiejsza rozmowa, ja myślę, że wielu osobom na pewno pomoże. To twoje uczucia, które opisałeś, to też pokażą, że do czego może złego doprowadzić, jak ktoś próbuje to gasić, no, więc Tak, tak. Myślę, że wiele osób czuje to samo. I zresztą jak rozmawiałem z tym chłopakiem, to on też tak się czuł. Że rzeczywiście też miał w sobie ten wewnętrzny konflikt. Jeszcze, właśnie, jedna sytuacja była ciekawa z, z tego czasu. Gdzieś tam doszło kontent do mnie po moim wykluczeniu. Znaczy, właśnie, może jeszcze powiem, jak do tego doszło. To było w grudniu 2017 roku, i ja już chyba 2-3 tygodnie wcześniej byłem na takim etapie. Że zaczynałem powoli odchodzić i postanowiłem sobie, że poszukam sobie po prostu alternatywnego jakiegoś życia. I znalazłem sobie chłopaka. Już wtedy miałem chłopaka, kiedy odchodziłem. Ale to jeszcze Ale... było przed wykluczeniem? Tak, jeszcze przed wykluczeniem. Ale nic nie dochodziło z nim, więc tak jakby, no, byłem czysty. Mm. <grym>, jakby nie... w oczach światło. Tak, <grym>, tak, tak, ich zasad, tak. Tak, właśnie do niczego z tych rzeczy nie dochodziło, co oni tam kwalifikują do wykluczenia. I właśnie w chwili, kiedy powiedziałem mojej mamie, że właśnie mam chłopaka, że postanowiłem spróbować po prostu tej innej strony i, i tego życia, ona powiedziała: No i co teraz zrobisz? Ja mówię, no, tak naprawdę miałem w powiedzieć, że. Będę próbować, że niech starsi mnie przekonają, tak niech, niech, niech powiedzą mi, że jestem w błędzie, że, że robię źle, byłem przygotowany na taką walkę. Ale wtedy moja mama powiedziała po prostu, to co, to teraz odchodzisz, a ja tak, no tak. <laughs> i jakby w tym momencie stwierdziłem, sobie to proste jest. Wys piszę list, wysłałem mailem, nawet nie dostarczałem jakoś do rąk własnych, po prostu mailem wysłałem, to było dokładnie 25 grudnia. Po liście jeden starszy próbował się do mnie dodzwonić, aż dwa razy próbował się do mnie dodzwonić, a ja nie odbierałem. Zadzwonił do mamy, żeby potwierdzić, czy, czy rzeczywiście no to jest prawda, że ja odchodzę. Mama powiedziała oczywiście zapłakana, że tak, że to jest koniec że odchodzę, I, no i następ, na następnym zebraniu już było to ogłoszenie. Więc to było tak naprawdę, to nie było tak jak z wami, że wy przez rok, czy tam półtora roku tak naprawdę no was nie było w tym zborze, że tam gdzieś stopniowo odchodziliście. To było takie nagłe, bo ja tak naprawdę cały czas chodziłem do tej służby, chodziłem do zebrania, w tym czasie i to był wielki szok dla, dla zboru. Naprawdę wszyscy byli bardzo zszokowani co się stało. No pewnie domyślali e... się jednego no nie? Tak, tak. Domyśl... No myślę, że tak, że, że po tej akcji całej we wrześniu to myśleli o tym. Ale co jeszcze się dowiedziałem, że doszły do mnie wieści, że jeden brat, który Wcześniej bardzo często lubił się ze mną do służby, spędzać ze mną czas. On się tak popłakał po tym ogłoszeniu. I potem rzeczywiście jeszcze ten brat, który odszedł, później powiedział: No, ale Szymon, wiesz, że on też jest gejem. No, jakby... Jakby, a ja mówię, no a skąd wiesz? No to widać, nie? No bo jest, jest, jest też coś takiego jak gej radar i teraz to już mam i, i potrafię dostrzec. I tak jak to przeanalizowałem, to rzeczywiście ten chłopak, on jest dużo młodszy, dużo młodszy był ode mnie, mógł rzeczywiście się zaangażować i, i rzeczywiście tak emocjonalnie podejść do tego i współczuję mu naprawdę, bo on też jest z takiej bardzo, bardzo świadkowskiej rodziny i Ciekawe, jak jego losy się potoczą, czy, czy on odejdzie, czy będzie się ukrywać, czy będzie sam. Bo ja przez dłuższy czas właśnie dlatego zostałem pionierem i tak się zaangażowałem w to wszystko, bo jakby widziałem dla siebie tylko taką drogę, że no, będę w stanie wolnym i, i tak jakoś w tej organizacji będę robić karierę, tak, że nie założę rodziny. Dziś tam próby po drodze były z tą dziewczyną, ale takie moje myśli ben, były, że no będę sam tak naprawdę do końca życia. Tak sobie myślałem. I myślę, że wielu świadków młodych mężczyzn też tak postanawia bo czytałem niedawno książkę o kościele katolickim, że właśnie wielu księży też postanawia tak zrobić, że właśnie jest duża reprezentacja gejów w kościele katolickim jako, jako księża, bo po prostu no co, no nie założy rodziny, no to pójdzie tak na no, za duchownego, jakaś kariera jest, jakaś opcja w życiu. I myślę, że tutaj jest podobnie, też wielu świadków, wielu młodych braci, którzy są gejami, właśnie w taki sposób m, sobie chce życie ułożyć. Możemy się tylko zastanawiać, ile na przykład na takim kursie usługiwania mm -hmm. jest, jest, nie? Ciekawe. A wiesz, co tak, e, jeśli możesz o tym powiedzieć, oczywiście to, bo powiedzieć tak, że m, z dnia na dzień to tak nastąpiło. Mm -hmm. no, nie? no dobra, nie jestem świadkiem. E, wiadomo, że. To kosztowało cię pewnie trochę też emocji. No bo nagle znika mhm. mnóstwo ludzi z twojego życia, chociaż oni już stopniowo A. się trochę oddalili. Ale jak to na ciebie wpłynęło, że te osoby cię zostawiły i e, czy wśród tych osób też była rodzina, no nie, która się odwróciła. Oj, to było straszne, bo tak naprawdę ja wszystkich miałem w, wśród świadków Wszyscy, wszyscy przyjaciele, jakby pomogło mi to, że już przez te trzy miesiące większość ludzi się odwróciło, i ja w tym czasie zacząłem troszeczkę tak sobie szukać osób ze świata, ze studiów, troszeczkę tam pisałem z nimi, starałem się spotykać. Bo o, jeszcze jedna rzecz, zwracając, przed wykluczenie. miałem jeszcze. Była jeszcze taka sytuacja, że kiedy właśnie mnie zdjęli z tego pionierowania i, i z bycia sługą, stwierdziłem sobie, dobra, no nie chcecie mnie, to idę na studia, bo gdzieś to było głęboko we mnie, cały czas miałem takie marzenie i poszedłem na studia. Też oczywiście były wielkie przeprawy, miałem rozmowę z nadzorcą obwo obwodu, tak to się mówi. Straszna ta rozmowa była, jakaś, jakieś takie grożenie, no ale wiesz, Szymon, jeżeli ty byś chciał wrócić do usługiwania, to my będziemy się bacznie Tobie przypatrywać, czy przypadkiem te studia nie wpływają na, na Twój umysł, nie? Do, tak, do takiego stopnia ta rozmowa była okropna. No i właśnie na studiach. No, no, już sam, samo to, że studia y, zacząłem, to już było, była jakaś rzecz, która mnie odciągała od tych zborowych rzeczy. W sensie, no nie odciągała, ale po prostu już miałem jakiś temat zastępczy y, i bardzo dobrze się zresztą na nich uczyłem. I potem, jak już y, odszedłem, to starałem się być jak najlepszym studentem, bo tak naprawdę tylko to miałem jedyna rozrywka. No, i też miałem tego chłopaka, o którym mówiłem. Niestety ten związek się rozpadł. Po kilku miesiącach. No ale to też było jakieś odwrócenie uwagi, tak, od, od tematów zborowych. No, i jakoś to poszło. Już po kilku miesiącach zacząłem realizować swoje pasje naukę języków na przykład. Więc no dużo czasu na pewno było więcej na, na takie hobby, na, na po prostu na samorozwój. Więc ja bardzo dobrze. Wspominam ten czas, czas. Nagle jest czas na myślenie, nie? Tak, <grym> tak. Ja starałem się właśnie, żeby nie było tego czasu na myślenie, bo, bo może bym się jeszcze bardziej przygnębił, ale starałem się właśnie zająć, jak najbardziej zająć, żeby nie myśleć o tym, że odszedłem. Ja pamiętam, jak e, przyszedł do nas taki starszy ze zboru. Przyjeźniliśmy się z nim, z nim, z jego żoną. Razem czasem jeździliśmy na urlop. I jak my tak zniknęliśmy i on po jakimś czasie też przyszedł na taką rozmowę. W ogóle do pracy przychodzili, no nie? Tak nie zapowiedzieli, no bo wiadomo, że mm -hmm. będzie w pracy, no to go tam zastaniemy. No i tak pamiętam, wtedy mnie zapytał, czy tak naprawdę teraz masz dużo więcej czasu, jak nie chodzisz na zebranie na głoszenie, ja mówię, tak, mam dużo więcej czasu. <laughs> I innej odpowiedzi się spodziewali. Tak, innej, no. Na pewno. No. Bo oni myślą, że nie ma innej możliwości dla nas, że jest albo bycie świadkiem, albo wpadnięcie w dół rozpusty. Nie wiem, <laughs> że, że nie można prowadzić wartościowego życia. A ja właśnie też staram się na moim kanale uzmysłowić ludziom, że można być naprawdę wartościowym człowiekiem poza byciem świadkiem Jechowy, będąc eksem, i naprawdę można mieć szczęśliwe życie i robić dużo dobrego. No, a, a właśnie jak z tymi, z tymi reakcjami, bo, bo, bo Edwin się o to zapytał i... A tak jak e, te, to z tymi osobami, które, e, m, które zniknęły, ale jak już tak zamykając klamrę tej myśli o tym, że na kanale pokazujesz, że e, poza byciem świadkiem jest normalne życie i to dużo fajniejsze często, tak mhm. samo ja tak samo na przykład z Sarą podchodzimy do tego, nie wiem, jak y, nagrywamy coś, co nie jest związane ze świadkami, jakiś tam, nie hmm. wiem, vlog, z wyjazdu jakiegoś. To totalnie hmm. nie jest związane ze świadkami, ale to też pokazuje ludziom, a my normalnie żyjemy. Świat tak, się nie skończył, tak. jesteśmy rodziną, y, spędzamy fajnie czas. I to się nie mieści w głowach, naprawdę wielu osób. Jak Sara, y, jak po jakimś roku czasu doszło do nas suchy, że jak. Sara, bo Sara pierwsza zrobiła takie wielkie odejście na tym blogu swoim, to. Tak, i w ogóle to... ten wywiad był wtedy, to w ogóle wszyscy grzmiali. No, <laughs> Nikt nie, nie wiedział o co chodzi, a każdy oglądał. Tak, oglądali wszyscy. No i do, do nas dotarło po roku czasu, co mówili, że Sara ma kochanka, będzie się ze mną rozwodzić <laughs> i koniec będzie do niej, bo nie Tak, bo... no bo. To, no, nie, to nie, siło, nie Można to być tak, dobrym bo... człowiekiem. No. Nie, no, oczywiście, że miałam kochanka, on mi zapłacił, tylko kurde, dwa lata minęły i jakoś... Miał zapłacić. No nie zapłacił, więc zostałam za <grym> Dobra, to co? Wracamy do tych osób i do tych... strat tych osób. Tak, no myślę, że największa strata to moja mama. Znaczy my mamy ze sobą kontakt. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, bo może jej teraz zaszk zaszkodzę. Chociaż ona, no dosyć y, teraz ostro podchodzi do tego tematu. Mamy taki układ, że y, no ona jest sama, tak? Ja jestem jedynakiem, ona jest sama, więc bądź co bądź ja muszę z nią mieć jakiś kontakt, bo muszę się nią opiekować. No tak. Tak, no więc, no zbór, y, zbór raczej się nie będzie y, mimo wszystko wyrywał. Tak, zbór raczej no, nawet nie próbuje jakoś tych kontaktów ograniczyć. Tym bardziej, że ja jeszcze mieszkam w domu, a jeszcze jestem tak troszeczkę w rozjazdach, bo już planuję niedługo się wyprowadzić do Gdańska. Bo tutaj mam właśnie obecnego chłopaka. Mam nadzieję, że przyszłego już na zawsze. I no, to będzie ciężkie. I się trochę tego boję, aczkolwiek myślę, że ona już na, te, na tyle się przestawiła w myśleniu, że już no, się nie, nie przejmuje tym. I tak jak ja się pytam, czy czy ze mną kontakt ograniczy, czy w ogóle będzie bez kontaktu, to mówi, no, że przecież nigdy nie, się nie wyprę ciebie. Więc myślę, że, że nie będzie tak źle, aczkolwiek y, odcięcie takie emocjonalne było na samym początku i nadal jest taki chłód, no bo już wiadomo, nie ma tego tematu wspólnego. Nie, nie wyznajemy już tej samej religii, no i jest problem, nie? Ale, ale fajnie, że mimo wszystko jakaś tam, że, że nie, że nie odcięła się tak cał, cał, całkowicie, tak totalnie. Nie? Tak, nie, nie, nie było całkowicie tego wyparcia. Bałem się, że zostanę wyrzu wyrzucony z domu. Bardzo się tego bałem. Już chciałem się pakować sam, bo. Szczerze powiedziawszy, to było tak naprawdę w emocjach, taka szybka decyzja o odejściu podjęta, ale na szczęście się udało, bo, no jako biedny student byłoby ciężko się utrzymać. No tak, no a wiesz co, bo tak już troszkę o tym wspominałeś, że po tym odejściu zacząłeś realizować pasję i swoje jakieś zainteresowania, trochę o tym mówiliśmy, ale mm, Chciałem jakby to, to podkreślić. no nie, Bo generalnie tak jak wcześniej rozmawialiśmy tam, poza wywiadem, że my nie chcemy wywiadem, że, że my nie chcemy, żeby to był taki wywiad. Pytanie, ale nie odpowiedź. Tak, ale generalnie chcielibyśmy wszystkim, z którymi będziemy rozmawiać zawsze, zadawać takie pytanie, czy żałują tego, że odeszli, no nie? To, a, tak, wy, a wy żałujecie, może odbije piłeczkę. Wiesz co? Myślę, że żałuję, że, że tak późno. O. Tak, to prawda. No, ja zresztą tak samo, bo teraz sobie myślę. Ile rzeczy straciłem y, właśnie przez to, że byłem tak długo świadkiem? Znaczy, niektórzy są, wiadomo, i, i 50 i 60 lat, i w ogóle wszystko y, kładą na szali i rodzinę, i y, wykształcenie, bo też no, nie idą na studia, tak? Y, są ubodzy, bo wiadomo, z, tylko tyle, żeby, żeby się utrzymać. Okna i tyle, no. Tak, tak, właśnie. To mycie okien i, i, i budowlanka. I wtedy żal jest naprawdę ogromny, a ja tak naprawdę no do momentu liceum jakoś się realizowałem i tak naprawdę tylko te cztery lata tak mocno poświęciłem na to po liceum, ale niektórzy naprawdę dużo stracili. Właśnie cały czas mam takie myśli, że te cztery lata mógłbym wykorzystać lepiej, że, że mógłbym zostać na tych studiach, bo jeszcze byłem na jednych studiach, bo. Będąc pionierem, miałem taki ambitny plan, że okej, okay, idę na studia po liceum, i będąc pionierem, to tak jakby myślałem, że to mnie uratuje że nie, nie, nie wejdą we mnie te myśli świeckie i, i, i te wpływy że. A, że Wtedy, jak na przykład będę musiał wybierać, czy studia, czy pionierowanie, to rzucę studia. I, by, I rzeczywiście była taka sytuacja, że musiałem rzucać studia właśnie po pół roku, i wszyscy byli tacy wtedy zbudowani moją postawą, że rzuciłem studia, że wybierałem służbę pionierską. Nieważne, że potem nie mogłem znaleźć pracy, że gdzieś tam tylko na jakichś stażach za głodową stawkę y, gdzieś tam y, robiłem. Jakieś tylko takie dorywcze prace, no bo po samym liceum w małej miejscowości nie jest to takie proste. Zresztą jak się nie ma też pleców. I no teraz właśnie tak sobie myślę, że gdybym po tym liceum właśnie już wtedy postanowił, może nie, że odejść od Świadków Jehowy, ale po prostu żyć tak jak chcę, a nie tak jak mi ktokolwiek powie. To byłoby troszeczkę inaczej. No ale z drugiej strony myślę, że cztery lata to też nie jest tak źle, że, że bywa gorzej. A czasem potrzeba tej, tej, tej nauczki, niestety. Tak, tak. Dlatego to... ja to teraz tak traktuję po prostu jako naukę na przyszłość, żeby już nigdy sobie nie wmówić, żeby nigdy ktoś inny nie sterował moimi zachowaniami, moimi potrzebami czy, czy po prostu celami. To jest piękne. I tak jak powiedziałeś, że rzuciłeś studia po pół roku i to było takim zbudowaniem dla zboru, to u nas w zborze była sytuacja, kiedy tam pewna pionierka była wtedy? Chyba już tak, nie pamiętam dokładnie. No, ale żona starszego, chyba. Tak. Już był starszy. Na pewno ten jej mąż był sługą pomocniczym, ale później starszym. Nie pamiętam, w którym etapie to zamianowanie nastąpiło. No i. Y ona rzuciła studia pół roku przed końcem studiów, o. bo nadzorca obwodu powiedział, przytoczył jakiś tam nie mogę sobie go przypomnieć, ale chodziło y, chyba o jakiegoś króla, że tam jakieś przygotowania poczyniono, i on tam mówi, że nie wiem, do jakiegoś proroka, że y, najlepsze no już to zrobiliśmy, to i to, wydaliśmy, no nie, a tamten prorok mówi, że no ale dla Jehowy to wszystko nie ma wartości możemy mnóstwo rzeczy poświęcić dla Jehowy byleby coś tam, no nie? mniej więcej taki wydźwięk był tej historii wszystko bo ja nie dokładnie... trzeba poświęcić, wszystko tak, nie pamiętam i ona też studiowała się pół roku przed końcem ale z drugiej strony w Biblii jest taki werset że co się zaczęło to trzeba skończyć, tak? <śmiech> <śmiech> więc to jest no wybiórcze traktowanie Biblii no. tak a w ogóle ten, jeszcze jedna rzecz tak, tak mnie zaciekawiła, bo powiedziałeś o szkole, o tych studiach, a jak, jakiś nie mówiliśmy o tym, jak być świadkiem, albo synem świadków, no bo jak 16 lat miałeś, zostałeś ochrzczony, tak. to jakby to, że to wpływało na ciebie, na relacje z rówieśnikami w szkole, na jakieś kontakty. Miałeś jakieś problemy A. z tego powodu? Tak, no generalnie w szkole byłem dosyć mocno wyszydzany. Traktowałem to oczywiście jako prześladowania na tle religijnym, ale to po prostu było spowodowane tym, że byłem dziwny i teraz to widzę, jak bardzo byłem dziwny i też, no, jak klasa właśnie traktuje osoby, które są świadkami, bo one tak naprawdę nic nie mogą, nic yy, nie robią i nawet tak trzeba no, zrobić, tak, jakiś jasełka, tak, jakieś wystąpienie, no to yy, świadkowie tego nie mogą zrobić i się traktuje takie osoby po prostu jak, jak nie robi. Jak osoby, które się nie angażują w życie klasy, które gdzieś tam są z boku. No i rzeczywiście pamiętam, gimnazjum to był najgorszy okres. Mieszkałem niedaleko szkoły i do takiego stopnia bałem się jakiekolwiek interakcje z ludźmi wtedy początkować, że na przerwach do domu chodziłem, bo tak bałem się tych kontaktów. Byłem bardzo zalękniony, tak jak się 5 minut? Do domu? Tak, nawet na 5 minut. Uciekałem, naprawdę uciekałem od tego towarzystwa, bo ja uważałem, że to są tacy groźni ludzie. Ja w swojej głowie po prostu widziałem ich jako takich właśnie złych, przeklinających, palących fajki, tak? Że, że to jest zło, złe towarzystwo, że oni na pewno za chwilę będą się ze mnie wyśmiewać. I rzeczywiście bałem się tego towarzystwa. I stroniłem od nich. A im bardziej stroniłem, tym bardziej byłem dziwny w ich oczach i tym bardziej oni mieli paliwo pożywkę do, do znęcania się. No, wiem o czym mówisz, ponieważ ja też dzisiaj widzę, jak dziwny byłem w szkole. No nie? Miałem takie fazy, że byłem trochę mniej dziwny. Wtedy mnie lubili i było nawet spoko, ale zazwyczaj byłem dziwny i bardzo zindoktrynowany. No i tak. się ze mnie tak śmiali, wiesz. Mój brat później też mm, był, bo ja mam brata młodszego, 16 lat, więc dużo później mhm. przechodził te rzeczy i podobnie też się z niego śmiano, że jest dzieckiem diabła, a też z małej miejscowości pochodzę, więc. No to najgorzej. Do dzisiaj widzę, co ja robiłem. No oczywiście to nie tylko tak, że to była w 100% moja wina, no bo ja też byłem tylko dzieckiem i tamte dzieci też były tylko dziećmi. W wielu mhm. sytuacjach było tak, że to rodzice, którzy w ogóle nie wiedzieli, kim są świadkowie chowy, to troszkę w zły sposób nastawiali te dzieci do, do innych, no nie? Dzieci, które są świadkami, więc dzisiaj bardzo się cieszę, że ten temat staje się powszechny. Dzięki nam, dzięki tobie, dzięki innym osobom, które mhm. publicznie o tym mówią, to się staje czymś normalnym, albo mogę powiedzieć. Czymś znanym po prostu. I już y, ludzie troszkę inaczej podchodzą. No, świadomość społeczeństwa się zwiększa. Nie tylko w temacie świadków, ale też w innych tematach. No nie? Mimo tego, że żyjemy w tak spolaryzowanym społeczeństwie. Ja myślałam, że żyjemy w krytycznych czasach. A to z drogą, no nie? <laughs> Trudnych do zniesienia. <laughs> no, ale my też musieliśmy, my się tak baliśmy tej rozmowy, no bo wiesz, my, my jesteśmy heteronormatywni i to raz, a dwa, jakby przynajmniej świadomie nie, nie, w naszej otoczeniu nie, 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 było, nie było żadnego geja. Później się dowiedzieliśmy, że, 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 że jest lesbijka, ale ona wyjechała daleko, nie? ale że znałam mm. ją osobiście. Ale wtedy nie wiedziałam, że jest, była po prostu mm -hmm. córką naszej siostry. I, I w momencie, jak odeszliśmy, to musieliśmy sobie naprawdę przerobić w głowy to wszystko, co nam wkładała strażnica, żeby właśnie wyjść z tego, że szanujemy, ale nie tolerujemy tego, mm -hmm. tego co robią, nie? Tak. I to było trochę, trochę pracy w ogóle, dlatego się czasem właśnie się, był, był taki stres przed tą rozmową, że może powiemy coś jeszcze, co tam gdzieś tam siedzi w jakimś tam przegródce w mózgu pozostało po, po strażnicy, nie? To zobaczcie, ile wy pracy, a ile ja musiałem mieć pracy, żeby sam, samego siebie no zaakceptować. Tak. No. To no. naprawdę dużo wymagało pracy i dla mnie najgorsze było to, że m, dopóki cały czas gdzieś tam wierzyłem, że e, patrzyłem na, e, wyrywkowo na te wersety z Biblii, no bo w Biblii jest e, napisane wprost, tak, że osoby, mężczyźni, którzy będą się kłajć z mężczyznami, po prostu nie odziedziczą Królestwa Bożego. I przez długi czas ten werset bardzo mnie dotykał, i, i bardzo się bałem tego, jaka będzie przyszłość moja. Po prostu nawet już czasami nawet po odejściu się zastanawiałem, czy rzeczywiście, jak Bóg na mnie patrzy. Ale z drugiej strony, taki przykład, musimy cały czas pamiętać, że Biblia przekazuje ducha tamtych czasów. To, jak ludzie wtedy patrzyli na rzeczywistość. I na przykład Biblia popiera niewolnictwo. Mówi wprost, że, że niewolnik niech odrobi swoje, tak, i, i że to jest okej. Okay. I dzisiaj dla nas to w ogóle oburzające słowa. I ja rzeczywiście tak to traktuję, że Biblia oczywiście zawiera bardzo dużo cennych rzeczy, i ja naprawdę tego nie neguję, bo jest tam mnóstwo naprawdę fajnych rad, ale trzeba pamiętać, że niestety jest spaczona myślami y, tych pisarzy biblijnych i, i tego jak wówczas patrzono na ludzi, na świat też czytałem taką opinię, że taki hejt mocny na homoseksualizm, na te praktyki to, mówię tak jak świadkowie wywodzi się stąd w Starym Testamencie że właśnie kojarzono osoby homoseksualne z bawochwalstwem bo wtedy była ta prostytucja świątynna również w wykonaniu męskim i te wersety ponoć mocno wiążą się z tym, że, że zabraniano właśnie y, y, homoseksualnych stosunków ze względu właśnie na to, żeby, że ten lud, że Żydzi mieli się tak oddzielać od tych ludzi. Aczkolwiek no, nie wiemy do końca, co autor miał na myśli i czy rzeczywiście był, czym był natchniony, czy duchem tych czasów, czy. czy Duchem Bożym. Wiemy na przykład, że Jezus był bardzo tolerancyjny i ani razu nie wypowiedział się na temat gejów czy lesbijek, więc staram się zwrócić na to uwagę i, i cały czas mocno wierzę, że nie można Biblii tak surowo traktować, że bo tu i tu jest tak napisane, no to na pewno Bóg cię nienawidzi. Nie, tak nie jest. Bierze się pod uwagę cały kształt i też... No, trzeba dopuścić tę myśl do siebie, że może rzeczywiście troszeczkę był, te, te słowa, są spaczone tymi myślami pisarzy z tamtych czasów. Mhm. Uwielbiam tego mema z Jezusem. Miłujcie wszystkich, a ktoś tam. Gayów i lesbijki też? Czy ja, kurde, nie wyraźnie powiedziałem? <grym> Wszystko. <grym> Dokładnie. A wiesz, co tak, jak już takich religijnych tematów w Biblii mówimy? Wielu ludzi mówi, że świadkowie chowy to fabryka. Ateistów? E, my się określamy, na czym określamy. Ja nie lubię łatek żadnych. No mhm. Nie. Generalnie nie wierzymy w Boga. A, mhm. Ale. E, zgodzisz się z takim określeniem? Ja w ogóle chcę zrobić takie badania. Mhm. No nie kiedyś w przyszłości zrobić badania. Bo ja się nie zgadzam z tym, bo znam mnóstwo osób, które odeszły i są mhm. wierzące. No nie, ale jak z tobą? Są gdzieś takie chyba badania, gdzieś tam na tym forum, nie? świadkowie Chowy w Polsce. Ktoś tam robił coś takiego chyba, tak mi się wydaje, że ludzie mieli się określać, czy są w zboży, czy poza zborem i, i czy wierzą. Tak mi się wydaje, że, że było coś takiego. Ja określam siebie na ten moment jako agnostyka, czyli że nie można po prostu tego udowodnić, mhm. czy Bóg istnieje, czy nie. Po prostu w sposób naukowy. Ale jeżeli ktoś wewnętrznie w to wierzy, że póki że istnieje, że tej osobie to pomaga, to naprawdę do tego nic nie mam i, i uważam, że to jest też fajna droga, dopóki nie krzywdzi się innych ludzi. Jestem przede wszystkim humanistą, czyli osobą, która na piedestał bierze człowieka, jego potrzeby, żeby siebie nie krzywdzić. Aczkolwiek, no mówię, sam siebie na ten moment nazwałbym agnostykiem. Aczkolwiek mam momenty, kiedy zastanawiam się nad, nad swoją duchowością i nad wiarą, bo nawet jeśli chodzi o Kościół katolicki, no mój chłopak teraz jest katolikiem i bardzo ceni, może nie samą wiarę, ale tę całą otoczkę. On opowiadał mi na przykład, jak to było, jak ludzie. W pielgrzymkach szli, i że na tych wioskach ludzie tam y, ich przyjmowali do siebie, nieważne kto to był, i, i że w tym on widzi tą miłość, tą wspólnotę w, w tej religii. I uważam, że to jest piękne, że, że w tej religii też jest to okej, okay. ale na przykład y, ja się często z nim kłócę na ten temat i mieliśmy kłótnie y, na temat tego, no, że przecież y, relacje o Adamie i Ewie, no to trzeba brać dosłownie, nie? A się okazuje, że większość katolików wcale nie bierze tego dosłownie, tylko traktuje Biblię jako zbiór przypowieści, i okazuje się, że można pogodzić naukę z Biblią w jakimś tam stopniu. I jeżeli na to patrzymy w taki sposób, że, że okej, okay, nauka niech mówi jedno, i, a, a ja sobie mogę wierzyć w to, co chcę, i że można to pogodzić, i nikogo nie krzywdzę, to taką wiarę jak najbardziej akceptuję, bo to jest wiara, która jest ok. to jest takie wsparcie psychiczne, nikomu się wtedy nie szkodzimy, nie każemy nikomu wyznawać to, co sami musimy i no i czasami się tak zastanawiam, czy przypadkiem nie byłoby mi łatwiej rzeczywiście wierzyć, <grych> ale no, chyba nie da się zmusić człowieka do wiary i, i w tym i w tym momencie no, rzeczywiście bardziej jestem w tym kierunku no, niewierzącego, że nie, że nie wierzę w Boga. Agnostyk łamany przez ateista. E, aczkolwiek, e, tak jak wspomnieliście, uważam, że e, to nie jest tak, że jak ktoś odchodzi od świadków, to na pewno będzie ateistą. Wiele osób jest wierzących. To myślę, że po prostu leży w charakterze człowieka i to, kto jaki jest to po prostu to będzie definiować, jaki będzie jako były świadek Jehowy. Pięknie powiedziałeś. Ja w ogóle też chciałam taka, taka piękna historia, że to jest były świadek Jehowy i wierzący katolik i tworzą związek i to jest dwóch chłopaków i to po prostu jest <noise> piękne. Tak, że, że można wszystko, że miłość wszystko jest w stanie pogodzić. Aczkolwiek właśnie są konflikty mocne na ten temat, bo okazuje się, że ja myślę, że katolicy myślą tak i, i mówię, no ale przecież wy wierzycie w to i w to, a wtedy się dowiaduje. Nie, Szymon. Wcale nie, wcale tak, tak nie ale, jest. Nie? Ale to jest właśnie to, co my robiliśmy w tym odcinku Dziesięć Mitów, w które wierzyliśmy o katolikach, mhm. nie? I. I właśnie tak się zawsze naśmiewaliśmy, na przykład tu i w ogóle tu dzieci, a tu potem się dowiedziałam, że no nie, oni po prostu wierzą, że w ten sposób ratują te dzieci, nie na przykład, przynajmniej mm. bieżący kato katolicy. I... A z drugiej strony, na przykład, dla mnie było zawsze szokiem, że jak rodzice umrą, to prawdopodobnie dzieci też. Że Żeby taki artykuł, nie chyba przez jakiś czas, i dla mnie to było szokujące. Ja pamiętam takie rozmowy z moją babcią, ja byłem jeszcze dzieckiem wtedy. No i babcia mi tłumaczyła, że y, muszę y, być bardzo gorliwy, jakoś tak, że gdyby moi rodzice umarli, to żebym ja przeżył. I wtedy się babcia, no, takie <grywa> rozmowy z dzieciństwa, sława przebłyski. Ale tak, też nie mogłem tego sobie pogodzić. No i jak to może być? Dlaczego? No nie? Ale z drugiej strony jakoś człowiek sobie racjonalizował, to no tak, Bóg powiedział: Bóg przecież wszystko mm -hmm. wie no Jehowa to jest na pewno zrobi tak, żeby było dobrze i tak mhm. dalej, i tak dalej tak samo właśnie to myślenie co będzie w raju, tak? z osobami, z gejami, z lesbijkami że Bóg ich naprawi że, że nagle zaczną odczuwać pociąg do, do tej właściwej płci to, to, to dla mnie zawsze było takie dziwne, że Właśnie też moment odejścia takiego psychicznego był wtedy, kiedy ja sobie uświadomiłem, że ja nie chcę się zmieniać, że to jest tak głęboko we mnie, że to jest esencją mnie jako człowieka, że ja nie chcę, się, żeby w raju, żeby mnie ja w raju nagle zaczął, żeby mi się dziewczyny zaczęły podobać. Do takiego raju Takie... nie chcemy. Tak? Nie, to takiego raju nie chcemy, gdzie po prostu ktoś każe mi być kimś zupełnie innym niż, niż, to jest w mojej naturze. Jeszcze jedna rzecz, bardzo śmieszna, homoseksualizm w naturze, że jak właśnie te Świadkowie Jehowy się na to zapatrują, właśnie na tej rozmowie ze starszymi, kiedy oni odkryli ten mój kanał, zarzuciłem, że no, jak to jest, że przecież zwierzęta zostały stworzone wcześniej niż, niż ludzie, i przecież jest udowodnione, że homoseksualizm w naturze występuje. Te pingwinki, tak i tak dalej, tworzą pary homoseksualne. I, I co, jak to było, że jak przed zjedzeniem tego jabłka było ok, i nagle Ewa ugryzła jabłko, i nagle pingwinki zaczęły się te tak, <laughs> same sobie podobać? I. O co to chodzi? To jest wszystko szatańska propaganda. Nieracjonalne to wszystko dla mnie było. Im bardziej człowiek się w to zagłębiał, tym widział, że, że no wiary nie można w takie sztywne ramy włożyć, że jeżeli ktoś próbuje aż tak bardzo w to wniknąć, to wychodzą właśnie takie no, absurdy straszne i które można łatwo obalić bardzo, chociażby nauką. Bo na pewno nas będzie oglądać mnóstwo osób. Jedna grupa to będzie oczywiście ślepo zapatrzona w jedną stronę i to, co mówimy, to wszystko jest złe i w ogóle jak możemy. Tak, tak. Ale to, to pomijamy, tym się nie przejmujemy. Ale będzie nas oglądać też sporo osób, które skrywają to, kim są, szczególnie będąc w organizacji, ale nie tylko, no bo myślę, że mhm. to da się przełożyć na różne społeczności, prawda? Ale, no, tak po prostu nam to jest bliższe, mówiąc, że ktoś jest świadkiem Jehowy i walczy z tym wewnątrz, i ukrywa. Co byś mógł powiedzieć takiej osobie? Co doradzić? Tak, takiemu samemu sobie sprzed kilku lat. No. Mhm. Mm Myślałem o tym. <laughs> to jest ciężko, ciężko to ubrać słowa, ale na pewno. Chciałbym powiedzieć, że to, co czujesz wewnętrznie, to tego się trzymaj. To jest najbardziej prawdziwe. I to, co inni próbują tobie wmówić, wmusić, to tak naprawdę te rzeczy cię niszczą. No i rzeczywiście, żebyś badał, żebyś badał to, co jest wewnątrz ciebie, żebyś po prostu czuł się dobrze sam ze sobą. Bo jaki jest sens siłowania się z tymi rzeczami, jeżeli za jakiś czas po prostu psychicznie no będziesz, nie będziesz w stanie po prostu żyć, tak? Więc chyba Bóg chciałby, żebyś żył w zgodzie z sobą i po prostu jakoś funkcjonował, niż się tak męczyć i może no, też to doprowadzić do tragedii, że, że ktoś mógłby popełnić samobójstwo. No i też to, co mówiłem, żeby nie patrzeć na Biblię tak słowo w słowo, tylko żeby się zastanowić, czy rzeczywiście no może nie było tego ducha czasów w tej Biblii, że może rzeczywiście warto też między wierszami czytać i inne rzeczy wziąć do serca. Chciałbyś jeszcze coś więcej powiedzieć, czy będziemy już do brzegu dopływać? <gry> Myślę, że i tak już długo gadamy. Spoko. Spoko. Myślę, że to jest bardzo wartościowa rozmowa i bardzo wiele rzeczy pokaże. Nie tylko tym osobom, które tak jak przed chwilą do nich kierowałeś to, te słowa, ale też również do osób, które są z boku i nie do końca może pewne rzeczy pojmują, nie rozumieją tego, nie ma co też naskakiwać na kogoś. Dla, dla kogoś to są obce rzeczy, no nie, po prostu ich nie rozumie. I takie spojrzenie tutaj ze środka twoje, pokazanie, że gej jest okej. Myślę, że taki tytuł <grym> tak, damy. Tak, to ja też myślę, że taki będzie tytuł, gej jest okej, okay. ja tam jeszcze coś napisałem. <grym> Ale, że pokazanie, że jesteś po prostu normalną osobą, masz swoje uczucia, że zmagasz się z różnymi trudnościami, tak jak każdy z nas, mhm. to może wielu osobom też pokazać, przynajmniej skierować je we właściwym kierunku ze swoimi myślami. Takiej, w kierunku takiej społecznej akceptacji, prawdziwej akceptacji, a nie takiej świadkowskiej, mhm. no nie? O, no fajnie. Bardzo Ci dziękujemy, Szymon. To ja bardzo dziękuję, czuję się zaszczycony. O. <laughs> Myślę, że wiele osób Chyba ci... się też nie spodziewaliście, że będziecie mieć aż taki odzew, co? Zaczynając ten kanał. Kompletnie. Nikt się nie spodziewaliśmy, no. Jedyne co, to tak pamiętam, jak z, y... nagraliśmy z Lloydem wywiady u niego. A No dobra, no to nagramy, no nie? Ja dostałem w ogóle na urodziny mikrofon, no to mówię, będę nagrywał. W ogóle <laughs> ja go chciałem też tam w takich zawodowych celach sobie używać i tam nadal używam. Ale... Y... No dobra, no to siadamy, nagrywamy. Z Sarą usiedliśmy, nagraliśmy, no to wrzucamy, no to wrzuciliśmy. Tak. I wtedy, wow, mówiłeś tam tysięcy wyświetleń. To się dzieje, do no, nie? O co chodzi? A tam ludzie piszą, wow, super, potrzebne jest, żeby o tym mówić. No to zaczęliśmy dalej nagrywać. Hmm. No a dzisiaj, yy, dzisiaj już widzimy, że jest duża potrzeba, jest coraz większa potrzeba. Szczególnie, mm, Szczególnie nie tylko, żeby. Tam wybudzać wszystkich świadków. Na przykład, my tak mało doktrynalnych tematów omawiamy. Raczej znaczy się tak na życiu Tak, skupiamy. ja też nie lubię, no, nie? bo to chyba nie ma sensu. Są osoby, które to robią, no nie, i niech mhm. robią po prostu. Natomiast, jakby y, widzimy, że jest dużo osób, które po prostu chcą poznać, które nie są świadkami, nie miały nic do czynienia ze świadkami. Tak, y, ja tu też nie wiem, czy oglądałeś ten poliszek Sodus Lloyda, ale tam była taka. Oczywiście, że na czacie pisał na widziem. A, okej, okay, dobrze. <laughs> <laughs> nie, nie śledziłam czatu. Tam ta myślę, że osoby, które od, odchodzą, wiedzą, że jest grupa osób, która myśli podobnie. I, I tak jak nas łączy to, że jesteśmy byłymi świadkami, tak myślę, że fajnie, że też. Część osób dowie się, że, że, że też będąc nieteronormatywne, jest taki Szymon, który też jest i sobie radzi, sobie poradził, i na przykład być może mogą się do ciebie odezwać. I, i ta świadomość, że gdzieś tam są ludzie, którzy to przeżyli i, i przetrwali, i to myślę, że to jest dużo, dużo daje innym po prostu. Tak, jest. tak. Jak najbardziej zapraszam do rozmowy zawsze pod każdym moim filmikiem jest mój mail, więc można pisać śmiało. Ciekawe osoby się odzywają, nawet starzy znajomi. Jeśli się okazuje, że gdzieś tam w zborze się znaliśmy i nagle po iluś latach cześć Szymon kojarzysz mnie, byliśmy razem w zborze. Kiedyś, więc ciekawe, ciekawe rozmowy naprawdę wychodzą z tego. No i świetnie, tak jest. No dobra. To bardzo jeszcze raz ci dziękujemy, i dziękujemy wszystkim za oglądanie tego odcinka, albo za słuchanie, bo on też będzie możliwy do odsłuchania. Myślę, że wiele osób będzie taką formę też polało sobie wybrać, i do zobaczenia już wkrótce. No i jeszcze zapraszamy na kanał Szymona, oczywiście link w opisie. Eee, no więc do zobaczenia, cześć. Ja, jak ja mam to w ogóle zacząć tą rozmowę? No jest stres trochę. Ej, hey, może Sara by zaczęła nie tym. Nie. Witajcie. Ale my mamy zrobić przebitkę. Przecież. Tak, ale to takie powitanie, to będzie przebitka na początek. No.